Dzień dobry, witam. Kłaniam się bardzo nisko, Kamil Cebulski z tej strony. Jesteśmy z Patrykiem i już tutaj opowiadamy sobie, jak to się dzieje w tych różnych branżach, biznesach i marzeniach zwłaszcza, no bo biznes biznesem, a biznes się tworzy dla człowieka, czyli dla siebie, a nasze potrzeby się zmieniają i tak trochę tęsknimy z Patrykiem do tych samych czasów spokoju, ciszy, braku kalendarza, odgłosów ptaszków z każdej strony. Czas prehistoryczny, prawda? Cześć Patryku, witam tutaj. Cześć. Na naszych rozmowach. Co tam słychać ostatnio? Wakacje się zaczęły, a ty pewnie zalatany. Okres wakacyjny, jak się domyślasz, jak dla branży kursów online, to czas specyficzny, bo ludziom wtedy nie do końca w głowie edukacja, tym bardziej online'owa, bardziej wypoczynek, reset, słońce, wakacje, więc jest to trochę okres ogórkowy dla nas. Poczekaj. Jaki odpoczynek? Przecież wakacje to jest czas remontu, budowy, wiesz, ogrodów. Jak masz ogród, to tak, a wiesz, niektórzy nie mają ogrodów, ale pół śmiechem, pół serio przyznam, że tutaj za oknem u mnie dzieje się bardzo dużo, za dużo, codziennie odwierty na ulicy Jana Kazimierza w Warszawie, więc tęskno mi do spokoju, o którym mówiliśmy przed naszym spotkaniem, czyli działka, drzewa i więcej nic. Okej. Okay. No tak trochę już zdradziłeś, no część ludzi cię pewnie kojarzy, a innym no to już tak trochę zdradziłeś, że jesteś z branży kursów, tak? Czyli tworzysz z różnymi ludźmi różne online'owe rzeczy, czyli jednym słowem siedzisz dużo przy komputerze. Tak, siedzę sporo przy komputerze. Model biznesowy jest, myślę, dość prosty, to znaczy, że bierzemy topowych ekspertów z danej dziedziny, kręcimy z nimi filmowe jakości szkolenia i potem dzielimy się z nimi zyskiem. I takim obrazkiem dla ludzi, którzy lubią komiksy, niech będzie fakt, że jestem takim Nickiem Fury'm, który sobie zbiera swoich Avengersów i robi z nimi merytoryczne szkolenia. Tak, jeżeli ktoś jest fanem komiksów, to myślę, że ta alegoria gdzieś się zrozumie. I przyznam, że ja jestem fanem jednak tego, żeby przy tym komputerem jak najmniej czasu spędzać. Lubię bardzo kontakt z ludźmi, kocham być na planie, kocham reżyserować, nawet prowadzić webinary lubię, kiedy jest ten kontakt z drugą stroną. Jest tam po drugiej stronie. To nie wiadomo, co tam jest, bo to my tylko jako czat widzimy. Ale biorąc pod uwagę, że te awatary będą naprawdę bardzo prawdziwie, jestem w stanie uwierzyć, że są tam ludzie. Wiesz co, jakiego startupa widziałem? Apkę, którą sobie instalujesz i udajesz, że jesteś celebrytą, ale w takim sensie, że wiesz, że ty klikasz teoretycznie transmituj i tam masz, wiesz, podgląd, nie? Ty siebie nagrywasz, a tam jest czat, o cześć, tam numery wskakują, ile osób cię ogląda, to wszystko jest fejkowe, nie? AI czyta, co jest na kamerze, że ty jesteś i na przykład ty podchodzisz do fajnej dziewczyny, a dziewczyna jest w czerwonej sukience, to na czacie, o jaka fajna czerwona sukienka, żeby wszystko sfejkować, że to jest na żywo, że jest duża oglądalność i tak dalej. Mam pomysł na życie od dzisiaj, ściągam sobie to, wyjeżdżam do Hiszpanii, tam w hotelu mówię, że słuchajcie, jeżeli mi dacie tydzień tutaj, to zobaczcie, jakie będę robił dla was live, dla swojej społeczności po hiszpańsku i powiedzą, por favor, mam to, więc po naszym spotkaniu kończę z biznesem online'owym. Miło cię było poznać, Kamil. To jest taka apka zaprojektowana do podrywania dziewczyn, nie? To tak, bo na celebrytów lecą podobno. Mam żonę, więc trzeba jakiś znaleźć inny powód. Ale wiesz, zawsze można inne zastosowanie znaleźć, w końcu wiesz, gwoździa możesz siekierą też wbić, chociaż nie do tego służy. To prawda, czas poszukiwań będzie przed nami dopiero. No widzisz, jakiego ci tipa na sam początek zrobiłem. Zapisuję, wysyłam. Na maila do siebie mamy. Okej, okay. Jesteś w biznesie szkoleń, o tym pewnie jeszcze będziemy nie raz wracać, ale wcześniej i chyba teraz też aktorzysz trochę. Tak, z zawodu jestem aktorem, skończyłem szkołę teatralną w Krakowie i mógłbym teraz przytoczyć wam wszystkim taką genialną historię urzekającą o tym, jak stwierdziłem, że zmienię oblicze edukacji w Polsce, ale to nie było tak, bym skłamał. Prawdą jest to, że projekt ten w mojej głowie wziął się z pewnej irytacji, z frustracji i z niezgody. Stwierdziłem, że po szkole teatralnej nie chcę całe życie być lubianym,
odlizywać się, żeby wybierali mnie reżyserzy castingu, reżyserzy obsady, dyrektorzy teatrów. Stwierdziłem, ja tak nie chcę, chcę mieć coś, mówię nie chcę tak żyć i czas znaleźć coś swojego. No i tak, to cut the long story short, stwierdziłem, że chciałbym stworzyć szkolenie piłkarskie dla takich młodych piłkarzy, bo jest to moja wielka zajawka sportowa. Obejrzałem masterclass amerykański, mówię, na polskim rynku to się może jakoś sprawdzi. Nie miałem pieniędzy w ogóle, żeby to zrobić. No, zaskoczenie po studiach, jak to. Więc zrobiłem coś, tego chyba nie słyszałem takiej historii, więc pozwolę sobie ją przytoczyć. Zgłosiłem się do wszystkich teleturniejów, które były wtedy w Polsce. Dostałem się do Koła Fortuny. Przygotowałem się do tego odcinka, bo uwaga, są anglojęzyczne strategie na różnych blogach, jaką strategię obrać, żeby wygrać odcinek Koła Fortuny, serio. Znaczy, no to rozumiem, kwestia prawdopodobieństwa samogłosek. Tak, jakieś głoski, to, żeby być cały czas przy kole, jak nie mieć bankruta. No i wygrałem cały odcinek, cały finał i wszystkie te pieniądze zainwestowałem w pierwsze szkolenie, które po dziś dzień jest na platformie Chcę Zostać, czyli tym znaczy, moim. Zainwestowałeś w szkolenie, czyli w to, że ty nagrałeś szkolenie. Tak, wyprodukowałem, bo szkolenie piłkarskie nie było ze mną, było z Tomkiem Frankowskim, byłem reprezentantem Polski, ja byłem tego producentem, no i tak powstało to pierwsze szkolenie z tych cyklu szkoleń, które po dziś dzień są dostępne na Chcę Zostać, czyli tym moim projekcie Największym Dziecku. Ciekawostka jest to, że to szkolenie sprzedaje się, myślę, że najgorzej ze wszystkich, które ale gdyby nie to, gdyby nie ten pierwszy kroczek, który pewnie ktoś książkowo by podszedł, był nietrafiony, to nie byłoby całej reszty. Nie byłoby późniejszych inwestorów, nie byłoby faktu, że już z tymi inwestorami rozmawiałem, mając już coś, nie będąc kolejnym gościem, który ma wielki pomysł, jak zmienić świat, tylko zrobiłem coś, że już coś miałem swojego. Proszę bardzo. Ja inwestorzy? Czemu inwestorzy? Dlatego, że byłem w miejscu, gdzie o biznesie wiedziałem zero. Taką byłem amebką biznesową. To pytanie brzmi, czemu inwestorzy? Dlatego, że postanowiłem, kiedy było to jedno szkolenie, wejść all in, czyli chciałem stworzyć coś na miarę polskiego masterclass, chciałem stworzyć o wiele więcej szkoleń i mając już kilka ich, wypuścić jako platformę. Nie jako jeden kurs, ale platforma z kursami online. I nie miałem Ale poczekaj. Cel był zrobienie platformy, żeby inni sobie konta zakładali i wrzucali swoje kursy, czy? Nie, wszyscy jesteśmy właścicielami wszystkich tych kursów z innymi nazwiskami. Czyli taki model trochę Discovery, tak? Telewizji wcześniej, że się płaciło abonament i się oglądało filmów w całą masę. Wszystko niekoniecznie, bo to nie jest abonament, to jest tak, że ludzie wykupują dostęp do danego szkolenia. To jest jedno całe szkolenie, nie jest to model abonamentowy, gdzie ktoś ma dostęp do całości materiałów. Z prostego powodu zauważyliśmy, chcąc nawet wprowadzić model, że jest duża awersja w przypadku, gdy ludzie czują, że te inne tematy ich nie interesują. Ktoś na przykład ma psiaki i kociaki, kupuje w tym temacie kursy i myśli sobie, ale po co mi te wszystkie biznesowe rzeczy, ja tego nie potrzebuję. I odwrotnie. Nie będę płacił za to! Trochę tak, więc pozostaliśmy przy modelu tym, nazywam to paper dostęp. To może połączyć jakiś taki miszmasz polsko-angielski, ale wykupuje się dostęp do danego jednego szkolenia. Ale gdzieś tam się poleca kolejne i kolejne, czyli... Oczywiście. Jest ta drabina produktów, jak ktoś ma psa, to duża szansa, że ten pies jeszcze ma inne potrzeby, więc są inne potrzeby psa realizowane w innych szkoleniach. Okej. Kumamy podstawy biznesu, pierwszy kurs, potem drugi i zacząłeś szukać inwestorów. I tu znowu się pojawia moje pytanie, dlaczego ci inwestorzy? Przecież to chyba nie jest jakiś taki kapitałochłonny produkt, żeby się nie dało bez pieniędzy produkować tego. Odpowiem ci to najprościej, jak potrafię i jakby najprawdziwiej. Gdybym teraz to robił, to pewnie bym nie potrzebował, bym zrealizował przedsprzedaż, ale wtedy te projekcje, te produkcje były bardzo... Chciałem wyróżnić się jakością. To musiały być filmowe szkolenia, filmowej jakości takiej... No to kamera, no to już wygrałeś kamerę w Kole Fortuny. Nie, to koszt takiego 3 dni zdjęciowych na przykład z wynajmem teatru, bo to było szkolenie aktorskie, to był koszt 60 tysięcy złotych jednego szkolenia.
i to były pieniądze, których nie miałem kompletnie, a dzięki temu, że na początku udało mi się zebrać duże nazwiska typu OSTR czy Ela Zapędowska, więc te koszty były na początku duże poniesione, potem o wiele łatwiej było mi już pozyskiwać kolejnych ekspertów mając te takie fajne case'y, że ktoś będzie w towarzystwie właśnie takim i mamy już takie i takie szkolenia zrealizowane. I nie wiedziałem. Okay, dobra, to teraz mi wytłumaczyłeś, że to jednak trochę nie takie, że stawiasz kogoś przed green screenem i niech gada. That's not the way we did it, tak. Okej, ale znając życie, to jako początkujący przedsiębiorca zawsze wiesz, koszy to się wydaje, duże biuro, tu samochód i tak dalej. Więc podejrzewam, że te pierwsze budżety to też były takie bardzo duże, a potem cię życie nauczyło, żeby jednak budżety były mniejsze na kurs. Masz absolutną rację. Myślę, że teraz za podobną jakość płacimy 3 razy mniej. Po prostu zauważyliśmy, że ludzie czegoś nie zauważają, tylko my to widzimy i tak cieliśmy i teraz jest taki dość, myślę, że optymalny koszt tych produkcji. Ale najwięcej kasy, i to mówię wprost, przewaliłem ufając dużej agencji marketingowej, która przedsiębiorcy... Patryk, to tutaj, my w ogóle mamy tych influencerów, będzie linkowanie w ogóle. No i okazało się finalnie, że płaciłem im chyba, nie wiem, 30 koła miesięcznie za pewne działania, nie pamiętam dokładnie ile. I jak ktoś potem po nich brał tę robotę, szczególnie facebookową, to okazało się, że nawet nie był piksel wpięty. Więc dostałem mocno po twarzy i zrozumiałem, no, że to było głupie. Tylko z drugiej strony... Nie miałem też wcześniej edukatora biznesowego, czyli wszystkiego uczyłem się na własnych błędach i na własnych, że byłem bokserem, który dostaje lanie, mówię, aha, żeby nie dostać tym razem w pieprz, to muszę unik zrobić, aha. Ale tak szczerze, gdyby ci ludzie powiedzieli, że nie korzystaj z tych agencji, bo tam jest przeważnie jedna osoba gwiazda, która jest magnesem na klientów, a potem ci robi jakiś stażysta, praktykant, osoba na minimum zatrudniona, to byś się zastanowił, nie masz racji, trzeba iść i tak dalej. Być może. Jednak byłem w trochę innym miejscu, jest szansa, żebym powiedział, na pewno oni mają rację i warto im dać szansę, ale gdybym spotkał siebie sprzed 5 lat temu, no, w 19 roku bym powiedział, poczekaj z tymi przelewami, posłuchaj mnie uważnie, kolego. Tak bym powiedział. No dobra, jesteśmy na etapie, otwierasz kurs, pierwszy sprzedaje się na tyle, nie najlepiej, ale na tyle dobrze, że model się sprawdził, tak? Chcesz w to wejść, szukasz tych inwestorów i teraz jesteś amatorem. Nie, zmieńmy historię, bo ona nie końca jest taka. Kiedy miałem nagrane szkolenie piłkarskie, jeszcze go w ogóle nic nie sprzedałem. Okay. Stwierdziłem, że nie chcę jednak wypuszczać programu piłkarskiego, chcę wypuścić świat platformę ze szkoleniami online. I wtedy było... Hej, drodzy inwestorzy, mam wielki pomysł, mam już pierwszy tutaj schodek, zróbmy trochę ich więcej i wejdźmy na kolejne piętro. Ale to jest głupie. Czemu? No bo zawsze się mówi o tym MVP, nie? Czyli taki minimalną wersję, którą żeby wypuścić, sprawdzić produkt, czy on działa. Teraz bym tak zrobił, ale teraz prowokacyjnie, co by się okazało, bym nigdy nie założył, chcę zostać, bo prawdopodobnie by się okazało, że to szkolenie by się źle sprzedało, więc bym pomyślał wtedy, aha, czyli szkolenia online to kicha i bym nie zobaczył, że kwestia zupełnie innego tematu szkolenia online generuje o wiele większe pieniądze. Okay. Więc gdyby to był model, okej, tylko i wyłącznie sportowe szkolenia, masz rację, MVP super, ale tutaj myślę, że tego MVP musiało być kilka elementów. Zobaczmy piłkarskie, zobaczmy artystyczne, zobaczmy biznesowe, a czyli jednak w którymś jest potencjał, tam się skupmy. Więc to MVP było troszkę większym obrazkiem, niż by się mogło wydawać na początku. Okej. Ale na szczęście się wszystko dobrze zakończyło, tak? Bo to... No jeszcze się nie zakończyło, wciąż jakby trwa, ale jesteśmy w innym miejscu niż na początku, absolutnie. Nie, no jeżeli biznes trwa już 5 lat i się nie zwija, a raczej się rozwija, no to chyba to jest to, oczywiście. Każdy stawiał od siebie dużo większe wymagania, prawda? I gdzieś to będzie kula śnieżna i być może i będzie rosło i wtedy nas zadowoli, ale skoro tyle lat istnieje, funkcjonuje, działa, no to jest sukces, tak? No bo... To dobrze, uważam, że sukcesem jest to, że udaje nam się tyle lat być na rynku i produkować nowe szkolenia. Ja dużo od siebie wymagam, więc zawsze mi ciężko to słowo przechodzi przez język, że jestem człowiekiem sukcesu. Nie, uważam, że
Rozwijam projekt na tyle dobrze, jak go potrafię. Popełniam błędy takie, jak pewnie, jakie popełniam, i mam nadzieję, że z tej drogi za kilka lat się okaże jakiś fajny owoc narodzi. Jeżeli pomogliśmy tym produktem kilku tysiącom osób, albo to super, nie? Jeżeli nie, no to nie udało nam się to zrobić, ale mam takie poczucie, że motyw edukacji jest na tyle, że tak powiem, mnie mocno rajcujący, że jest taki feedback z drugiej strony, kiedy widzimy, prosimy oczywiście o feedback, czy coś się udało przejść z punktu A do punktu B, widzimy, że mój pies, dajmy na to, szczekał na mojego męża, już nie szczeka, jesteśmy szczęśliwi, to jest jakiś taki namacalny bodziec mówiący, okej, to może ma sens, co robimy, to może rzeczywiście coś komuś dało. Czy powiem, że nasze wszystkie szkolenia zmieniają życie? Nie, to by musiało być naprawdę chodzić z głową w chmurach. Myślę, że wiele szkoleń naszych dotyczy, wiesz, hobby, pasji. Będziesz lepiej trochę śpiewał, będziesz tańczył na obcasach, polecam, by the way, na szpilkach, ale bardzo... Rajcuje mi ten temat. Niekoniecznie szpilki, ale edukacja. Okej. Okay. Masz kurs tańczenia w szpilkach? Tak, Kamil, masz ode mnie zniżkę. Ach, niech poszaleje, 10%. Skąd takie tematy? I uwierz, że to nie ja go prowadzę. Skąd takie tematy? U nas walidacja na ten moment wygląda w ten sposób, że zespół wyłapuje osobistości, które mają jakąś już społeczność na Instagramie bądź na innych social media. Rozmawiamy z nimi o pomyśle. Najpierw prosimy, żeby te osoby w swoich social media jeszcze nie zobowiązująco zapytały o to, słuchajcie, a co byście powiedzieli o takim projekcie? Fajny, niefajny, okej, fajny. I potem jest przedsprzedaż. I teraz przedsprzedaż nam rzeczywiście waliduje pomysł. I tylko i wyłącznie pieniądze w portfelu za sprzedaż idei, jeszcze nie namacalnego produktu, nam pokazuje rzeczywisty potencjał. Jeżeli się okazuje, że nie ma tych pieniędzy po przedsprzedaży, to zwracamy ludziom pieniądze, ekspertom dziękujemy, podajemy sobie dłoń i po prostu idziemy gdzieś dalej. I w ciągu 5 lat myślę, że 5 projektów nam nie wypaliło. Czyli wydawało się fajnie, zrobiliśmy przedsprzedaż i wcale nie poszło dobrze. Jeden temat był bardzo prowokacyjny, bo dotyczył, uwaga, nie wiem, czy to trzeba wypikać, no to powiem tak to pośrednio, że współżycia i tematów łóżkowych, bo chcieliśmy taki pierwszy kurs w Polsce na temat takiej strefy bardziej erotycznej zrobić i czuliśmy, że to będzie wow, nie? Że wow. Nie pyknęło. Nie wiem, czy to kwestia jest tematu, czy może tego, że trzeba było ten temat jakoś umieć na Facebooku i innymi określeniami go opisywać, nie wiem, ale mam takie ciekawostki dotyczące tego, co nam nie wyszło, ale to może niekoniecznie na teraz. Okej, okay. Czyli jest maszynka. Wróćmy jednak do historii. Wróćmy do historii, bo jak ja słyszę pomysł, jak ktoś ma pomysł, tylko szuka inwestorów, to znaczy, że to jest beznadziejny pomysł, w 99 bla 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 przypadków, tak? Bo przeważnie moja definicja dobrego pomysłu to jest taki pomysł, na który cię stać. Ale ja też może jestem specyficzny i tych inwestorów nie szukam. Mhm. Jak znalazłeś tych inwestorów? To byli przeciętni rodzina, znajomi i głupki? Ciut dalej. To znaczy najpierw szukałem wśród osób, gdzie z okręgu moich znajomych, rodziny, ktoś znał jakąś osobę, żeby mógł bezpośrednio z polecenia się spotkać, żeby nie był anonimowym człowiekiem. I te dwa elementy, które zadecydowały według inwestorki, która finalnie wtedy weszła we współpracę, to były dwa. Pierwsze, to w jaki sposób o tym projekcie opowiadałem, jaki byłem tym pochłonięty i co to dla mnie znaczyło. I dwa, że już stworzyłem sam tak to szkolenie piłkarskie, sam zarabiając tym kołem fortuny na to i chcąc po prostu zrobić coś więcej. I jeszcze może dam trzeci element, pokazując, hej, jest coś jak masterclass w Ameryce, to funkcjonuje, wysoka jakość filmowa, znane gwiazdy, to może też w Polsce też ktoś to w końcu zrobi, to czemu nie my? Dokładnie. I Kamilu, zgadzam się z tobą, jak gdybym teraz zakładał własny biznes, to na 100% bym robił wszystko, żeby zrobić MVP. Na 100%, aczkolwiek... Okay. Dajmy sobie tę gwiazdkę, że jednak kiedy w modelu miało być to, że to są kinowe jakości szkolenia, to ten budżet na początku musi być wyłożony, pewnie, żeby takie osoby się miały zgodzić dla takiego młodego faceta, którym byłem ja, żeby hej, drogi ostry raperze, legendo, zrobić to. Jak, powiedz Patryk, jak trudno było znaleźć te pierwsze pieniądze na start, czyli tutaj tego inwestora? To było rzeczywiście kwestia procesu do przeprowadzenia, czy rzeczywiście się umordowałeś i...
i trudno nie było. mogę powiedzieć, że to była droga przez mękę, bo myślę, że to było moje trzecie bądź czwarte spotkanie. Te pierwsze dwa nie, czy trzy nie słyszałem stanowczego nie, ale... To szybko poszło! Może szczęście, a może trochę umiejętności. Na pewno nie przeszkadzały mi jakieś artystyczne zdolności, bądź sam fakt, że wiele osób, nie wiem czemu tak jest, kiedy jakby podchodzę i mówię cześć, jakby jestem aktorem, to podchodzą, że to jest jakoś inaczej, nie? Że gość jakoś w ogóle z innej beczki. W ogóle. No to wtedy się sprawdza, czy masz dwie takie same skarpetki na przykład. Nie? Albo się sprawdza, z czym zagrałeś? Masz jakieś tutaj demo aktorskie? Wiem, że te drzwi z reguły są o wiele dłużej zamknięte, tak statystycznie, więc miałem trochę tego szczęścia, że też wtedy nie wiedziałem, jak trudno jest zdobyć inwestora. Naprawdę mój pierwszy kontakt z biznesem ever i mój Excel na tym polegał, że napisałem do znajomych, czy mogę do nich przyjść z winem, a oni to, co ja mam w głowie, mi przełożą na Excela i wyliczenia, bo ja tego nie umiem. I tak spędziliśmy 2 godziny u nich, za co do dzisiaj jestem mi bardzo wdzięczny. Ale to wiesz, na tym to polega, bo większość ludzi nie umie prosić o pomoc. To jest bardzo Dodam trudne. Jeszcze jedną cegiełkę do twojego zdania, które jest bardzo wartościowe. Większość ludzi nie umie prosić o pomoc, szczególnie facetów. O, to już w ogóle. To już w ogóle. Ja pamiętam odnośnie budżetowania, odnośnie tego Excela, o którym teraz mówiłeś. My mamy co roku takie warsztaty z Maćkiem Stępą i proszę sobie, on bierze grupę, tak, i mówi, zakładamy salon fryzjerski czy tam cokolwiek, jak jakiś mały biznes i co musimy kupić, wiesz, i nagle liczysz te koszty, wszystko liczysz, 100 ileś pozycji przeważnie wychodzi, zajęcia trwają 6 godzin. No dobra, to teraz dzielimy na wydatki kapitałowe, takie wydatki, co musisz operacyjne, co miesiąc ponosić, ładnie wszystko w Excelu robimy, nie, no i nagle wychodzi, że te 3 fotele fryzjerskie to ci nie starczy na te koszty, więc musisz 4. Jak zmienisz 4 fotele, no to znowu musisz dokupić fotel, prąd ci wzrośnie o tyle musisz zatrudnić ludzi, nie? No i wiesz, i tak układają te wszystkie współczynniki, żeby się mniej więcej zgadzało, a ja się tak trochę, nie to, że się śmieję, czy kibicuję, kiedy ludzie po raz pierwszy przewidzą, że fryzjerzy potrafią kraść. Bo jeszcze w żadnym biznesplanie, a to robimy konkursy na biznesplan, naprawdę, setki tego rocznie czytam, nikt nie przewiduje, że na przykład 3% przychodu na złodziejstwo pracowników. Nie? Czym nie stanie wiadomo X, nie? bo nagle zakładam bar, i zakładam, że się tyle będzie sprzedało, ale nie będę brał pod uwagę, że barman spod lady będzie sprzedawał. Albo nie ta butelka tego whisky tam za 500 zł, to jednak jest coś z dyskontu przelane, nie? Tak. Więc no ale właśnie po to są te warsztaty, że ludziom otwierają oczy, nie? Że jak to liczyć i wtedy wychodzi, że rzeczywiście wielu rzeczy na samym początku się nie przewidziało, bo nikt nie przewiduje na przykład, że ludzie kradną. O. Sam na to nie wpadł pewnie, gdybyś teraz mi tej szybkiej lekcji nie dał, ale no prawdą jest to, że zawsze do tych kosztów, które sobie przewidujemy, zauważyłem, że trzeba doliczyć tam jakieś 15-20%, bo zawsze się jakieś znajdą, które są nieprzewidziane. Dokładnie. No dobra, jesteśmy na etapie, jest inwestor, czyli masz gdzieś finansowanie, że tworzysz kilka kursów, już masz mniej więcej pieniądze, wybierasz jakie i co, trzeba wielką premierę robić. Tak, i trzeba potem skręcać sobie z tej autostrady, którą się namalowało ołówkiem, bo no. Pamiętam wielki dzień, znaczy premiera, w ogóle wtedy były 3 szkolenia chyba, właśnie piłka nożna, produkcja muzyki i OSTR, czyli tworzenie rapu, wielki launch, tak, piszę do znajomych, hej, polubcie, wielki ten. Pamiętam, że byłem chyba na PayU i sobie odświeżałem cały czas PayU, bo czekałem, aż tam coś wpadnie. I nie wpada. Coś tam wpadło, ale mówię, no to tak ten Excel mi się na razie nie spina, nie? W tym pierwszym dniu. Powiem ci, co zmieniliśmy, co było dużym game changerem, jeśli chodzi o w ogóle sprzedawanie kursów, to znaczy zejście z drogi, mamy cały czas dostęp do danego kursu, no jest po prostu w takim modelu, że chcesz, to wchodzisz i kupujesz,
tylko w modelu okienek sprzedażowych. Dane szkolenie było zamykane. Potem otwieraliśmy sprzedaż na 7 dni, 14 dni, gdzie była pełna komunikacja, intensywna, oficjalne otwarcie, potem hej, hej, zaraz zamykamy, działanie presją niedostępności i presją czasu i to generowało nam o wiele lepszy wynik niż po prostu takie szkolenie, które czasami było w promocji, czasami nie i ten model jest po dziś dzień. Nie zawsze już teraz jest tak, że my zamykamy szkolenie, ale powiedzmy jest szkolenie w tej wyższej cenie i przez 2 tygodnie jest wielka akcja pod tytułem webinar, to szkolenie jest w najniższej cenie, które będzie przez pół roku, dorzucamy jeszcze 1 000 000 bonusów, całkowite skupienie, żeby ktoś zainteresowany kupił w ciągu tych 2 tygodni kurs, nie? Okej, czyli to takie trochę nieintuicyjne, nie? Że musisz człowieka pozbawić możliwości zakupu, żeby sprzedać więcej. Co to komu by przeszkadzało, że to można sobie kupić za? Ale nie kojarzymy tego z burgerem Drwala w McDonaldzie, nie? Nie. No, w sumie jest tak. Ale no, dziwnie rynek się układa, nie? Ale trochę tak jest. Zauważyłem z 2 rzeczami. Pierwsza to moja żona i buty, które komunikuje mi, że właśnie jakaś jest kolekcja i są jakby ostatnie sztuki i widzę, co ona robi wtedy, jak przychodzą te buty. Jakby to jedna rzecz. A druga, może to nie jest najlepszy przykład, ale to, czego w serduchu mam piłkę nożną i widzę, co się dzieje, jak są te mistrzostwa świata czy Europy co 4 lata, co jakiś czas, nie są cały czas, jakie to generuje emocje, jakie to generuje skupienie, jak wtedy wszyscy jesteśmy drużyną narodową, nie? Czyli na ten jeden jakiś moment jest pełne skupienie na tym temacie, bo wiemy, że on nie jest cały czas i za jakiś czas się skończy. I może tak daleka metafora, ale myślę, że do przełożenia również na biznes i produkty, i ich dostępność bądź ich brak. Okej. No dobra, robisz start biznesu, pewnie oprócz produkcji to jeszcze w software musiałeś całą masę wydać i tak dalej. I tak nie. No nie mów, że na WordPressie to stoi. Na WordPressie, na Elementorze. Okej. Okay. Powstała na WordPressie, na Elementorze. Szukałem oczywiście platform learningowych, kto mi to zrobi. Miałem oferty 100 tysięcy, 200 tysięcy, ktoś z Francji w ogóle, ale tam Polka jest, 150 tysięcy. Po czym okazało się, że to wszystko jest w polskim narzędziu, gdzie zagadałem z CEO, hej, możesz mi zrobić taki white label, że jednak nie ma waszego znakowania, ja sobie to używam i zobaczymy, jak się to rozwinie. Okej. I po dziś dzień mamy taką fajną relację CEO, że jak potrzebuje jakiegoś tam feature'a, którego nie mają, to czasami z dobrej woli, czasami coś muszę dopłacić, ale realizują ten feature do całej platformy. No bo skoro ty potrzebujesz, to inni też może mają taki pomysł, tylko wstydzą się zapytać, nie? Tak, a to byłby duży koszt, nie? Takiej platformy learningowej już tej na miarę i wtedy sobie zdałem sprawę, hej, a może niekoniecznie muszę robić to takim wielkim kosztem. Dokładnie. Dobra, czyli co, jest lunch, kursy zaczynają się sprzedawać. Uczysz się wtedy marketingu, można by powiedzieć, no bo... Uczę się na własnym przykładzie, uczę też się od kilku twórców tutaj polskich, gdzie finalnie mentor, którego mocno obserwowałem, uczyłem się od niego, stał się potem moim wspólnikiem, bo wykupił udziały większość od tej inwestorki. Taka to cut the long story. I to, co zauważyłem, to brutalna prawda. To nie działa tak, że ktoś na rynku zagranicznym powie, że odkrył specjalną strategię, taktykę, a my robimy Ctrl-C, Ctrl-V i to nam zmienia biznes. Prawda jest taka, że spróbujemy 10 różnych rozwiązań, 2 są w miarę takie, że możemy się nad nimi pochylić i to jedno być może to będzie to, które nam podreperuje wskaźniki. Więc ja jestem ostatnio taki mocno sceptyczny do tego, jak ktoś odkrywa Amerykę na nowo i mówi, że odkrył rewolucyjne rozwiązanie w marketingu, już tak podchodzę, no dobra, posłuchajmy. Ale to na początku byłem oczywiście wszystkim mega podjarany, każdym innym tematem. Mówię, słuchajcie, odkryłem w ogóle, czym jest upsell, słuchajcie, drogi zespole, robimy dobre, ale też są downsell'e. Więc obecnie jestem w miejscu, kiedy staram się dużo testować i jestem pewny, że może z 10% tego, co testuję, finalnie być może zaimplementujemy do stałego procesu, nie? No pewnie tak, ale to też jest prawda taka, że ci marketerzy to tak lubią, wiesz, kłamać.
Kłamać to mocne słowo, można to lekko... No, tak bajerować. Bajerować, bajerować jest takie sympatyczniejsze. No, dokładnie, a potem to tak w praktyce wprowadzać, to tak trochę... Zresztą w ogóle marketing czy w ogóle biznes to po prostu zbiór jakichś doświadczeń człowieka, które ma, a z takich zasad marketingowych, którą ja zapamiętałem z tych dziesiątek książek może, a może z życia, nie wiem, że nie trzeba ludzi przekonywać do tego, żeby kupili, bo ludzie chcą kupić. Większość ludzi ma problem, że za dużo kupuje. Ludzie bardzo chcą kupić. Pytanie, od kogo kupią? I pytanie, czy... Tylko tyle. I pytanie, czy mają pieniądze akurat na twój produkt? Może chcą, a ich nie stać też czasami, nie? No, ale jak już kupią, to żeby kupili od ciebie. Tak, to więc... jest... Więc nie trzeba przekonywać do produktu, bo do samochodu, tylko trzeba przekonywać do ciebie, tu, nie? I tyle, bo ludzie chcą kupować. Nawet kradną, żeby kupić. Zabijają, żeby kupić. A myślisz, że te tezy możemy podzielić na dwie części. Jedna, produkty pierwszej potrzeby. Typu, no każdy musi jeździć, każdy musi jakieś buty mieć, skarpetki mieć. I takie, które... Jednak sobie ktoś zadaje pytanie, okej, fajne to, ale czy ja tego potrzebuję? Czy ty teraz mówisz, że skoro mamy teraz kryzys i te ceny, inflacja, to ty dostajesz po dupie, bo ludzie muszą kupić drogie ziemniaki i nie mają pieniędzy na kursy? Czy pytasz, czy w tym roku nam idzie gorzej? Mimo to powiedzisz, tak, a czemu pytasz? Brzmi, czy dajemy sobie radę, robimy co naszej mocy, tak, a czemu pytasz? Czy... Musimy naprawdę zrobić marketingową akrobatykę i gimnastykę, żeby mieszać lejki tak, by docierać do klientów z produktem. Tak, jest to naprawdę akrobatyka, bo mieszamy wszystkie chyba lejki, które nam znamy i staramy się z tego jakieś stworzyć, nie mówię miszmasz, ale pewnego rodzaju zestaw wzajemnie powiązujących się działań, nie? Ale co, mówisz, że rzeczywiście ta sytuacja gospodarcza i tak dalej, to by była przyczyna tego? Nie znam odpowiedzi. Ja jestem za małym... Nie wychodzi to z danych. Za małym trybikiem w tej wielkiej machinie, żeby powiedzieć, jaka jest prawda. Mogę tylko powiedzieć, co widzę w danych. To znaczy, rośliśmy do roku, teraz zapowiada się, że pewnie będziemy mieli taki sam wynik jak w poprzednim, bądź trochę mniejszy. Nie zapowiada się, żeby była... progresja. To się nazywa stabilny wzrost, kolejny cykl życia produktu, prawda? Na początku jest hype, potem stabilny wzrost, a potem już powoli koniec. Tak, być może. Jakby zapytałeś mnie, jak co teraz widzę na rynku, więc odpowiadam szczerze, że czuję jakiś taki moment, że trzeba naprawdę znaleźć do tych potrzeb się... Żeby to dobrze powiedzieć, musimy naprawdę je na światło dzienne wypunktować klientowi te potrzeby, które prawdopodobnie on ma, żeby on mógł naprawdę zrozumieć, że ten produkt te potrzeby jest w stanie rozwikłać. Więc często zmieniamy narrację, proponujemy innego rodzaju produkty, bo widzimy, że pewne rzeczy, które działały jakieś 2 lata temu, że typowy lejek webinarowy, webinar nam zawsze działał, nie? Webinar, czyli darmowe szkolenie, tam są leady, hej, tam przedstawiamy ofertę. Teraz nie jest to aż tak proste, pewne elementy trzeba było dołożyć, żeby móc generować podobne wyniki. Jasne. No i też chyba ewolucja internetu idzie w stronę udostępniania coraz większej wiedzy za darmo. To pierwsze, znaczy to tak, plus druga rzecz, to zauważam, że wiele osób, gdzieś tak w kuluarach rozmawiamy, czy też pytam klientów, mówi: nie, bo kiedyś od kogoś kupiłam i to było do dupy. Mówimy online. Czyli też wiele osób, które, mówiąc między nami, nie powinny edukować, bo być może nie mają wiedzy, albo być może nie są jeszcze w miejscu, z którego mogą edukować i powinny, już starają się to robić, żeby to jak najszybciej zmonetyzować, przez co ludzie mają potem awersję do edukacji online, bo czują, że jest to wykorzystywanie potencjalne klienta, więc też... To, co robimy, to staramy się te narracje jakoś zwalczać i bardzo dbać o to, kto jest naszym ekspertem.
Jaki był punkt wyjścia do tego podpunktu? No, że internet się rozwija, te wszystkie YouTuby, nie YouTuby, coraz więcej ludzi chce być celebrytami, więc nagrywa, wiesz, mają ludzie talenty, na przykład do tańczenia w szpilkach i ci jakiś tam dziewiętnastka zrobi kurs i za darmo puści w internecie po to, żeby 20 lajków mieć więcej. I no to tak trochę kanibalizm, no konkurencja rośnie w postaci tego darmowego internetu, treści, że ludzie dużo rzeczy robią dla fanu i udostępniają dla fanu. To w dobie ilości jedyne, co jest w naszym zasięgu, to postawić na jakość, żeby ludzie do nas przychodzili po jakość, niekoniecznie po ilość. Może to jest wyświechtane, brzmi jak wzięte z jakiejś książki, a propos naszych wcześniejszych dywagacji o książkach, ale to gdzieś widzimy i to jest jedyna karta, którą teraz możemy grać, czyli hej, robimy to najlepiej jak potrafimy, bo chcemy, żeby to wam dało rzeczywistą wartość. Być może przegramy z tymi osobami, o których ty mówisz, czyli ktoś wam daje coś za darmo, to może być gorsze, może być lepsze, nie wiemy, ale to nie jest nasza forma rywalizacji. Nie będziemy zmniejszać cen, nie będziemy bawić się ceną, zmniejszać o 70% kwot produktów, bo wiemy, że to droga donikąd jest często. Czemu? Dlatego, że to jest trochę one way ticket. Jeżeli my sprzedajemy jakieś kursy danym osobom w 2021 roku za 300 zł i za 3 lata sprzedamy je za 50 zł, to co? Czyli uznajemy wtedy oficjalnie, że hej, to jednak już nie jest tak wartościowy kurs, jak myśleliśmy, że jest. On nie jest tyle warty, co wtedy. Dlaczego? No wiesz, ale to w zależności jaki kurs i tak dalej, wiesz, no po prostu wartość się zmienia. Oczywiście, ja mówię o skrajnościach, nie? Że tam stówka, to są dla mnie oczywistości, ale nie znam przypadki kursów, które, nie chcę mówić o żadnej konkurencji, ale które sprzedają kursy przed 59 zł, które trwają tyle samo, też są dobrze zrealizowane. My mamy je w okolicach 500 zł i mieliśmy oczywiście takie rozmowy z zespołem, słuchajcie, co robimy, i postanowiliśmy, że nie będziemy grać cena, będziemy starać się dokładać gdzieś tę wartość, dodawać być może spotkania na Zoomie, więcej personalizacji, ale nie grać ceną, bo to nas w końcu wykończy. W końcu Excel się przestanie spinać, ta skala w Polsce jest ograniczona, więc tych tanich produktów można sprzedać dużo, ale jest tam spory limit, więc to ceną, też... Ceną zawsze można grać, nie? Więc trzeba robić wszystko, żeby ceną nie grać, bo ten ruch można już taki, wiesz... broń ostateczna, tak? Jak już nie mam pomysłów, nie mam hajsu. Masz pokera, masz dwójkę i trójkę i po prostu blefuje, że wchodzisz oli. To wtedy grasz ceną. Dokładnie. Ale odnośnie tych, bo ja mam odwrotny problem, niż znaczy problem, to nawet nie jest problem, bo ty masz wysoką jakość nagrań i tak dalej, a my mamy całą bazę dziesiątek tysięcy godzin wykładów, które nie są w jakości, bo to wiesz, inaczej firmę projektujesz, jak musisz tysiące godzin nagrać, zaarchiwizować, utrzymywać ruch, tak? Więc jak u nas student studiuje, no to ma login, hasło i sobie ogląda te wykłady. I ja zawsze powtarzam, że mamy tą bazę wiedzy, tak? Wykłady, nie, niektóre ponagrywane 10 razy, 10 różnych wersji tego samego wykładu, mamy to wszystko, tysiące godzin, ale my tego nie monetyzujemy, nie sprzedajemy, bo ja robię wszystko, żeby jednak to Asbiro się kojarzyło z piwem, tak? Że przyjeżdżasz, słuchasz sobie o wykładzie, pijesz piwko, dyskutujesz, tak? I to jest uczelnia, tak? Mockami trochę, nie? I zawsze powtarzam ludziom, że jak tylko Asbiro będzie, wiesz, się monetyzowało w coraz większym stopniu na kontencie, na tym, co mamy, to znaczy, że bankrutujemy i nam się Excel nie spina i chcemy ratować finanse po prostu, bo to nie jest ten nasz core działania, aczkolwiek tutaj, jeżeli jesteśmy z podobnych branż, to do pandemii były inne przepisy w uczelniach, a po pandemii trochę zluzowano na rzecz działań online, tak? I wiele przedmiotów wcześniej musieliśmy, nie pamiętam ile procent, załóżmy 50% mieć online, a 50% na żywo, nie? I teraz zauważ, jaki był problem. My taki mieliśmy.
50% zajęć na żywo, załóżmy to jest 300 godzin. Nie? Mm. Jeżeli do tego damy za darmo 20 tysięcy godzin nagrań, to już nie spełnialiśmy tej normy. Mm. Bo wtedy na żywo było, więc nie mogliśmy za darmo studentom dawać. Paradoks jakiś, nie? Głupota. Ale po pandemii to się zmieniło. I też na jak tworzysz licencjat czy magisterkę, to masz pewne przedmioty obowiązkowe, które muszą być. Jak na przykład BHP. Nie? I takie, które nie uczą. No, angielski. No musimy uczyć angielskiego i to horrendalne ilości godzin. Ja nie chcę być szkołą językową, ja się od tego bronię, no ale każą. Więc pewne rzeczy, żeby nie marnować tego wartościowego czasu, kiedy się przyjeżdża i rzeczywiście chce się poznać tego wykładowcę drugiego, który coś tam osiągnął, nie? Żeby wyjść na piwo, pogadać, przedyskutować. Nie tyle, że zdobyć od niego wiedzę, co też popatrzeć, jakim jest człowiekiem, nie? Czy mówi dzień dobry i tak dalej, i tak dalej. No to żeby to oszczędzić, no to wtedy online'owo robimy te zajęcia, które musimy, a no szkoda na angielski. Czyli BHP rozumiem, że stacjonarnie do was nie. Stacjonarnie mamy, ale mamy Marcina Zakrzewskiego, też kursy online robi i to są najlepsze zajęcia z BHP ever na świecie, bo to są zajęcia z BHP dla przedsiębiorców. A kontrolę BHP w firmach i tak dalej, więc Marcin tutaj robi bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o obronę firm przed kontrolami, mhm. Tak, więc równie dobrze można by te zajęcia nazwać, jak przygotować firmę na kontrolę z urzędu jakiegoś tam i nie dać się coś tam, no ty już znasz te tytuły, jak się te tytuły robi, nie? Więc mamy to. Dobra, czyli co? Firma ruszyła, mówisz, rozwijała się dynamicznie i teraz co? Szukacie nowego modelu sprzedaży? Tak. Trzeba jakiegoś pivota zrobić? Czy... Pivot to jest duże słowo, ale zmieniliśmy całą strategię sprzedaży i po dziś dzień cały czas ją delikatnie skręcamy, że nie idziemy też z drogą prostą, bo mamy różne sposoby sprzedaży szkoleń online. To może być lejek webinarowy, czyli zaczynamy od webinaru bezpłatnego i potem jest jakby premiera, może być autowebinar, może być lead magnet bezpłatny i to, co widzimy, że działa nam najlepiej, to jest cały czas miksowanie i próbowanie nowych rzeczy. To, co dla mnie jest irracjonalne i tego nie mam żadnych twardych danych, to fakt, że dane szkolenie X, puszczamy promocję na to szkolenie i w miesiącu kwietniu na przykład to nie idzie, a w miesiącu marcu, który jest bardzo podobny, idzie świetnie. Nie? Na pewne rzeczy nie znamy odpowiedzi, dlatego czasami mamy momenty, kiedy nie wiemy, czy to jest mądry ruch. Nawet historycznie nam coś podpowiada, że to może nie być dobry ruch i te 10% jakichś swoich ruchów traktujemy, dobra, tam to ryzyko może być poniesione, nawet tam może być coś na minusie, być może jest to gra warta świeczki. Więc jeśli chodzi o kolejne pivoty, kiedy widzimy, że jest mocna teraz komunikacja o AI-u, o sztucznej inteligencji, no to co oczywiste, też my to widzimy i chcielibyśmy mocno docierać do klienta biznesowego. Nie mówię teraz o typowym jakby B2B, ale do klienta, który jest pracownikiem w korporacji, który być może jest jakimś menadżerem, który gdzieś bardziej świadomie może podchodzi do procesu edukacji i to są przestrzenie, których jeszcze nie realizowaliśmy, ale widzimy duży w tym potencjał. Na przykład nie robimy już szkoleń dotyczących trochę hobby artystycznego, nie? Czy tam śpiewania, czy aktorskiego, bo widzimy, że to nie jest potrzeba pierwszego kontaktu, pierwszego kontaktu, czyli to nie jest tak, że znowu pies sika ci teraz i musisz teraz po prostu tego psa ogarnąć, bo to cię denerwuje, albo to nie jest coś, co ci pozwoli więcej zrobić pieniędzy. Nie, to jest taka bardziej zajawka, która jest w twoim wolnym czasie i to nam generuje słabsze przychody niż te dwie inne dziedziny. Dlatego to jest kolejny komunikat, hej, no to znowu trochę skręcamy, to pozostawiamy sobie w trochę cieniu, idziemy trochę w kierunku tych szkoleń, które mogą tu i teraz problem rozwiązać bądź pomóc więcej zarobić drugiej osobie, oczywiście często pośrednio, a nie bezpośrednio.
To tyle, jeśli chodzi o temat właśnie pivotów, które gdzieś u nas miały i cały czas mają miejsce. Okej. A gdzie przyszłość? Gdzie przyszłość Dobre interesu? Pytanie. Piękne pytanie. No bo rozumiem, że teraz jesteś na takim etapie, gdzie po prostu ciągle coś produkujecie, ciągle coś wypuszczacie, starsze kursy się pewnie sprzedają coraz gorzej, no ale wchodzą nowe, to starsze coraz gorzej i taki wy ciągle produkujecie, ktoś tam ciągle sprzedaje, ale czasami coś się okaże wielkim hitem, czasami mniej i teraz z tego trzeba się jakoś wyrwać. Bo my jesteśmy właśnie w takim miejscu, tak, gdzie no nie mamy w ogóle pomysłu, jak przeskalować uczelnię na przykład razy dwa, razy trzy. No bo tak, tworzymy to samo, produkty tworzą, wiesz, ludzie przychodzą. Rynek nie jest taki znowu wielki, wiesz, uczenia przedsiębiorców. To funkcjonuje, działa, czasami 20, rośniemy cały czas. Troszeczkę wyżej niż inflacja, powolny, stabilny wzrost, ale rewolucji, to ja nawet nie mam pojęcia, jak mógłbym zrobić, żeby nagle... To jest świetne pytanie. Powiem ci, co miałem w głowie, a potem powiem ci, co... Z tym już ci powiem, że wyjście za granicę nam się nie udało. No to domyślasz się, co teraz powiem. Wyobraziłem sobie, że dlaczego by takiego chcę zostać, nie zrobić w Estonii, bądź... Na Estonia Łotwie. Jest za mała. To już po angielsku. Tutaj w internetach to nie gra rola gdzie, no chyba, że podatki, nie? Ale w Estonii po angielsku trzeba. Jak po angielsku, to od razu na cały świat. Po angielsku jest... Właśnie chciałem jako konkurencję do Masterclassa zrobić takie skupione na konkretnym kraju z ekspertami z danego kraju, żeby to było to takie może... bardzo... To wiesz, to tak na szybko... Bo kiedyś miałem taką dosyć poważną dyskusję właśnie odnośnie Estonii. Że tam jak Skype'a sprzedano, to było 10% PKB czy coś takiego. Nie? Że oni tam tego języka swojego w ogóle nie używają. No bo wiesz, jak mieszkasz w milionowym kraju, to jaki ty online'owy biznes zrobisz? Nie? Nie zrobisz tam online'owego biznesu. Wszystkie biznesy, które wiesz, trzeba robić, to trzeba już robić na zachód, no bo masz tylko milion klientów, więc może bardziej popatrz takie kraje, gdzie mają swój język, że jest ta bariera, nasz język i język zagraniczny, tak? Ale na tyle takie większe, gdzie się opłaca robić w ogóle produkty dla tej grupy ludzi w tym języku. No bo w internecie nie ma bariery geograficznej, w internecie jest tylko bariera językowa. To nawet może kolejny teraz wymyśliłem jakiś element tego skrowania. Prędzej Tahiti, może Hiszpania, o której mówiłeś. Ale może skupić się na krajach, gdzie nie jest aż tak ciepło, gdzie jednak ludzie aż tak często nie wychodzą na dwór ze względów pogodowych, więc tej przestrzeni na edukację online jest więcej, typu Skandynawia, nie? To zamożne kraje. Siedzący, poczekaj, zapisuję. Ale miałem wiele osób, które mnie odradzały, mówiły właśnie to, co ty. Próbowaliśmy za granicą, to jest mega ciężkie, to chyba nie jest ten moment, Patryk, wyeksploatuj tutaj wszystko, co możesz w Polsce, może do innego klienta, inne tematy. Na 10 osób, które bardzo szanuję, których prosiłem o radę, to powiedzmy 90% to były takie komunikaty, więc trochę im ufam, a trochę mam w sobie takiego bezczelnego Patryka, który mówi, bardzo bym chciał spróbować, nie? Znaczy nam się nie udało, bo my jako uczelnia to tak na dobrą sprawę naszym tym argumentem, że odnosimy sukcesy, to nie jest wiedza, którą sprzedajemy. No bo wiedza to jest w książkach, wiesz, to można tworzyć na różne wersje. My tworzymy klimat, my tworzymy społeczność, tak? I żeby coś takiego skopiować, to ja musiałbym najprawdopodobniej fizycznie się przeprowadzić tam, wiesz, znowu działać, angażować się, być tym, wiesz, psem na kamery, te lajki, tworzyć, rozruszać tą kulę śnieżną, żeby, wiesz, dobrać odpowiednie osoby do zespołu, żeby starać się sklonować taki nastrój, wiesz, kulturę organizacyjną. Nienacjonalne czasami rzeczy, nie? Dokładnie. My prowadzimy zajęcia w Łodzi i w Warszawie. Mamy jakby takie dwie grupy, no bo licencje na licencjat dali nam tylko na Łódź. Warszawa jest zamknięta, nie chcą konkurencji i tak dalej. W Łodzi dostaliśmy, więc tam robimy licencjaty i magistrów, ale wszystko inne robimy w Warszawie, no bo to jest jednak centrum Polski, tak?
I już widzimy, że te dwie grupy, te dwa miejsca, one już mają trochę inną kulturę organizacyjną, nie? Tak, no bo jednak kiedy jesteśmy we Wrocławiu, w Łodzi, w Krakowie czy w Warszawie, tam jest trochę wszędzie inny styl życia, bycia, funkcjonowania, czy... Ale często to jest to po prostu tak, że tą grupę kieruje Dominika, a tą kieruje Ania. I wiesz, Dominika jest na przykład taka, wiesz, otwarta, a hejka, hejka, tu się przytulamy, co tam robimy, a ktoś jest bardziej introwertyczny i trochę inaczej to poprowadzi, tak? I kwestia, wiesz, dziesiątek małych decyzji, które potem ci wszystko razem zepną i jest nieco inna atmosfera, nie? No jest, z jednej strony mogę powiedzieć, że mocno ci zazdroszczę tego projektu, bo zawsze temat ludzi i tworzenia rzeczy takich nienamacalnych, które ludzie potem pamiętają, wspominają, to jest coś, co bardzo bym chciał tworzyć. Z drugiej też wiem, z czym się jakby trzeba zmagać po drodze tworzenia takiego projektu, którego nie da się rozpisać, nie? Jakby to jest, są pewne ramy, gdzie możemy zrobić kontrol C, kontrol V, ale są pewne ramy, są pewne aspekty, których nie da się tak prosto odtworzyć. I jakby szukając równolegle tego, jak mogę to odnieść do siebie, takim punktem X, czyli że wszystko możemy zrobić dobrze, ale jest ten punkt X, jest człowiek. Jednak my tworzymy te szkolenia z ekspertem. On może nie przyjść na plan, on może stwierdzić nagle, że nie mam takiej motywacji, jaką bym miał może w innym projekcie. I nad tym już nie możemy zapanować. To, co możemy zrobić, to do każdego trochę jak kameleon podejść bardzo indywidualnie, rozmawiać jego językiem, sprawić, żeby on się czuł dobrze, jak najlepiej i z tego wyciskać, ile się da. Z tych głów po prostu edukacja, żeby ona była przystępna i gdzieś szeroka, jeśli chodzi o jej konsumowanie. Także podziwiam to, co zrobiłeś, Kamil, i kibicuję, być może jednak ten model ekspansji jeszcze stoi otworem przed wami. No ale że wiesz, szukamy, szukamy, a jak kto szuka, ten znajdzie, więc prędzej czy później znajdziemy gdzieś tam swoją drogę do tego, żeby wyjść, aczkolwiek no wiemy, że w tej strukturze, którą teraz mamy, czy na tym rynku, na którym jesteśmy, no to tu już mamy taką pozycję, że no nie da się więcej tu urosnąć. Przecież my się targetujemy na przedsiębiorców zatrudniających 10 osób. Takich ludzi według GUS-u jest 90 tysięcy. I teraz weźmiesz sobie pod uwagę, przecież nie wszyscy ciągle studiują. Oczywiście kurs może tam sobie czasami jakiś kupią, ale jeżeli mowa o zorganizowanej edukacji, która trwa rok, czy dwa, czy trzy lata niekiedy przy niektórych produktach, no to nie jest tak, że każdy przedsiębiorca nagle jest na studiach, tylko jest powiedzmy 3% z nich, i większość z nich jest u nas. I to jest to, czyli trzeba tworzyć, wiesz, cały parasol do tego, nie wiem, jakieś kluby inwestora, może w ten sposób. No próbujemy na różne sposoby, ale ważne, że te schody do nieba się budują, tak? Czyli co roku schodek wyżej, wyżej, troszeczkę więcej, no nie licząc pandemii. Roku pandemii, tak? Pewnie przyznasz, że też mieliście jakieś ruchy, które nie były idealnie wstrzelone, nie? Gdzie jednak tam było, po tym schodku się poślizgnęliście na chwilę. Nie? No pandemia. Że w ciągu tygodnia 20% studentów mówi sorry, ale... W ciągu tygodnia? Nie. No jak zamknęli te restauracje, nie restauracje, przecież to wiesz, w ciągu tygodnia wymiotło wszystkich restauratorów, wszystkie, wiesz, jakieś firmy usługowe, takie, wiesz, kosmetyczki, nie kosmetyczki, no to oni mówią, no chętnie bym przyjeżdżał, ale z pustego, to sorry, nie? I co z tego, yes. że podpisali umowę, wiesz, że będą w ratach kończyć studia, no ale jak nie mają hajsu, no to trudno mieć do nich pretensje, nie? No i wiesz co, i tak w ciągu tygodnia trzy czy dwóch nagle się dowiadujesz, że masz budżet 20% mniejszy, a już te pieniądze zostały zakontraktowane, wydane, wiesz, zaliczki na salę, na to wszystko, wiesz, porobione. To był specyficzny czas, nie? Tak, no, ja nie mogę, prawie pół miliona w plecy było wtedy. Mówię, specyficzny czas, to tak bardziej uniwersalny. No, ale dzięki temu też trochę te online nas potem uratowały, może nie w takim sensie, że się monetyzowaliśmy, ale ten impuls, który i zmiany w przepisach też,
spowodowały, że w późniejszym czasie te inwestycje, które wtedy musieliśmy zrobić, żeby się dostosować, no to wprowadzają oszczędności, które do tej pory nam się zwracają, więc nie było tak źle, na szczęście. No dla nas też ten moment pandemiczny. To no właśnie, bo ty w zasadzie startowałeś wtedy, można powiedzieć. W 19 startowałem, ale to było... No to 20 pandemia. No w sumie tak. No to nie powiem, że to był dla nas zły rok, jeśli chodzi o edukację. Pewnie sprzedaż rosła. Przerzucili na edukację online. Gorzej było z produkcją nowych kursów. Staraliśmy się, kiedy się dało coś nakręcić, ale było to dość ciężkie, więc skupialiśmy się, żeby docierać z tym, co mamy. Ale mam nadzieję, jakkolwiek to wyglądał wtedy biznesowo, że ten moment już nigdy po prostu nie wróci. Dokładnie. Niech nie wraca. Aczkolwiek dużo ludzi to wspomina z sentymentem, bo ich branże się podorabiały wtedy. Zdrowiamy ich serdecznie, ale nie wszystko się kręci wokół. Teraz kolej na nas. My chcemy być super. Patryku, wielkie, wielkie dzięki za rozmowę. Cóż, nie pozostaje mi nic innego, tylko życzyć dalszych sukcesów, wolności i tego, żebyś sobie zrealizował ten plan wyprowadzki z tej Warszawy, bo to wiesz, to jednak trzeba nerwy swoje oszczędzać. Plan długoletni. Kamil, dziękuję za zaufanie i za zaproszenie, za rozmowę. Ja bym chciał jeszcze, nauczyłem się w szkole teatralnej, że ludzie pamiętają często początek. I koniec, bo środek śpią. Może bym chciał, żeby jednak ktoś, kto z nami jest teraz do końca, mógł cokolwiek dobrego ode mnie wziąć. To takie jedno przemyślenie, ono jest bardzo proste, ale chyba lepszej rady gdzieś nie słyszałem, że myślę, że jest 10 osób na mojej ścieżce bardziej rozwiniętych niż ja, tak podobnie mniej powiedział, a wiesz Patryk, że ja też myślałem o czymś takim, co zrobiłeś, o takim czymś, mówię, a to fajnie, że myślałeś. Dzielimy się tych, co myślą, na tych, którzy mówią, a to ja to spróbuję zrobić. I jakby bardzo wam kibicuję, żebyście spróbowali być w tej drugiej grupie. A jak się przegra, no to co? To idziemy dalej. Dokładnie. A ja nawet na tym, wiesz, biznes zrobiłem, znaczy w sensie uczelnię, bo to dużo ludzi marzy, wiesz, osiąga sukcesy i ten biznes i nagle odkrywa, że to, co uczą w szkole, a to co jest przydatne w biznesie, i tak mają takie pragnienia i nagle, okej, mam uczelnię, wchodź jako wykładowca, nie musisz organizować, wiesz, bawić się i tak dalej, więc de facto to nas wszystkich łączy tutaj, te 1300 wykładowców, którzy gdzieś tam przez nas się byli, nie chcę użyć brzydkiego słowa, tak, to jednak jest ta idea, żeby uczyć tej przedsiębiorczości i tak, przeważnie jakikolwiek by pomysł na biznes był, no to zrealizowany jest znacznie lepszy niż niezrealizowany, więc amen. Trzymaj się, Patryku, wszystkiego dobrego. Piękne, dzięki.